Szanowni Państwo, studio Eclipsys ma przyjemność przedstawić kamerę sportową trzeciej generacji firmy koreańskiej ISAP, ISAP 3 Extreme, umożliwiającą rejestrację obrazów w rozdzielczości Full HD, maksymalnie rejestrując w tej rozdzielczości 60 klatek na sekundę. W niższych rozdzielczościach oczywiście liczba klatek wzrasta, także możemy sobie również filmować akcje bardzo szybko, a następnie odtwarza się w zwolnionym tempie. Czy to w celach przeanalizowania tego, cośmy zrobili i dlaczego nas wszystko w tej chwili boli, czy też po prostu, żeby zaszpanować, jak fajnie latamy na przykład na rowerze sportowym. Kamera dostarczana jest w sympatycznym żółtym pudełku, łatwym do znalezienia na półce, jakby ktoś szukał. Na przodzie mam pokazaną kamerę w szkicu obudowy zabezpieczającej kamerę przed uderzeniami. Z tyłu pokazana jest również kamera. W tym wypadku widzimy cechę wyróżniającą kamerę spośród innych kamer sportowych, mianowicie ekran LCD. Co ciekawe, z pudełka dowiemy się również, że kamera nie jest najliczenia, jest to produkt koreański. Zdejmujemy obudowę podwodną, niejako z kamery, i zaglądamy do środka. Znowu, kamery jeszcze nie widzimy, widzimy tylko jej szkic. Mamy instrukcję obsługi, pudełko z akcesoriami. Pod instrukcją obsługi znajduje się miejsce, w którym znajdziemy kamerę w końcu. Sama kamera jest znajomych rozmiarów, nieco grubsza na ekran. Zabezpieczony obiektyw przed porysowaniem. W górnej części mamy włącznik działający również jako początek i koniec nagrywania bądź spust migawki, jeżeli fotografujemy. Wejście USB, wyjście HDMI, służące do przesyłania sygnału wysokiej rozdzielczości do zewnętrznych monitorów, przyciski menu oraz mikrofon, dioda, druga dioda sygnalizująca stan pracy, trzecia dioda, przepraszam, jeszcze sygnalizująca działanie kamery, także widać, czy ona nagrywa, czy nie. W tej części mamy szczelinę na kartę SD, niestety nie ma żadnej w zestawie, ale tutaj warto sobie kupić taką, żeby nam starczyła na nasze nagrania. 8-gigowa starcza na około godzinę nagrań. Mamy również miejsce na baterię. To nie odpadnie, nie zgubi się. Jest przymocowane do kamery. Kamera wyposażona jest w Wi-Fi, w związku z czym można sterować nią z urządzeń takich jak komórki z Androidem czy iPhone'y wyposażone w system iOS. Obudowa tak zwana szkieletowa, czyli zabezpieczająca nam kamerę przed uderzeniami, ale jednocześnie otwarta z tyłu, dzięki czemu rejestrujemy precyzyjny dźwięk. Podczas nurkowania wymieniamy tylną liczkę, ja to potem pokażę, na pełne. Dźwięk podwodny rozchodzi się lepiej, w związku z czym to nie przeszkadza w nagrywaniu dźwięku. Obudowa szkieletowa pozwalająca nam zamontować kamerę na przykład w samochodzie nam dostarczaną osobno. Chociaż w przypadku polskiego dystrybutora w zestawie najprawdopodobniej uchwytę na szybę. Rzadko spotykany w kamerach mocowanie statywowe. Oraz całe pudełeczko różnych dobrodziejstw. Poczynając od sympatycznej torebki, w której możemy nosić to, co jest nam do kamery potrzebne. Mocowanie na deskę surfingową. Może ja to odwrócę, będzie lepiej widać. Nie, chyba będzie lepiej widać jednak, tak? Mocowanie na deskę surfingową. Kabel USB służący do podłączenia kamery do komputera i przesyłania zdjęć oraz ładowania akumulatora. Wspomniany akumulator. Pojemność 1200 mAh, z tym, że w testach wydajność tego akumulatora była znacznie wyższa niż
bardziej pojemnych akumulatorów w innych kamerach sportowych. Starcza na mniej więcej 2,5 godziny nagrywania. Stopki montażowe wysoka i niska, w zależności od tego, jak potrzebujemy zamocować kamerę w uchwycie. Uchwyt wklęsły, służący do przyklejania kamery do kasku. Dwa uchwyty płaskie, umożliwiające mocowanie kamery na przykład na desce rozdzielczej samochodu. Zapasowy kawałek dwustronnej taśmy 3M. Ramiona, które pozwalają nam kamerę przymocować w takiej pozycji, w jakiej jest to nam potrzebne i wygodne do sporcie, które akurat zamierzamy uprawiać. Zapas śrubek, które to wszystko łączą. I najważniejsze, no może nie najważniejsze, naklejki pisała, żeby powiedzieć, czy pokazać, jaką kamerą sfilmowaliśmy nasze przygody. Tak będzie ślicznie. Teraz to sobie odłożymy na bok, ponieważ pokażę jeszcze Państwu, jak to wszystko przygotować, na przykład do nurkowania. Wyjmujemy kamerę. Nie ma baterii w środku, więc jeszcze musimy włożyć akumulator. Dobrze sobie zajrzeć, którędy się dokłada. Wkładamy akumulator. Zamykamy. Pędzimy do najbliższego sklepu. Kupujemy kartę SD. Wracamy do najbliższego sklepu z kartą SD. Jak wspominałem, raczej szybką, klasa 6, co najmniej według mnie klasa 10 jest bezpieczniejsza, ponieważ no, rejestrujemy materiał wysokiej rozdzielczości i o dużym strumieniu danych. Wkładamy kartę zgodnie z taką maleńką ilustracją, jakby ktoś nie miał, to jeszcze sobie powinien lupę kupić ewentualnie. Wkładamy, aż nam kliknie i zostanie w środku. Wyjmujemy obudowę. Tak jak wspominałem, to jest obudowa otwarta. Nas interesuje, mnie interesuje akurat to założenie obudowy do nurkowania. Większość kamer trzeciej generacji jest zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem. Tego zahaczamy o coś, szczególnie jesteśmy na 10 metrach pod wodą. Obudowa się nam otwiera i kamera, i mamy po kamerze. W tym wypadku mamy taki dodatkowy dyndyk, który trzeba przesunąć w przeciwnym kierunku do tego, jakbyśmy chcieli otwierać. I dopiero teraz możemy obudowę otworzyć. To wszystko bardzo ładnie, ściśle do siebie pasuje. Tu jest o-ring, który nam uszczelnia, chociaż na wypadku nie za bardzo wiadomo po co, ale w przypadku nurkowania jak najbardziej. To należy sobie odłożyć, żeby się nie zgubiło. Bierzemy obudowę podwodną, wciskamy na miejsce, aż kliknie. Zdejmujemy zaślepkę z obiektywu, wkładamy kamerę i w zasadzie moglibyśmy pójść nurkować. Ja jeszcze dla siebie zazwyczaj przykręcam uchwyt statywowy. W tym momencie mogę dookoła niego zaczepić zabezpieczenie, przy pomocy którego kamera jest przykręcona do mnie nieco bardziej na stałe. Dostępne są oczywiście mocowania na głowę, mocowania rowerowe, mocowanie na szybę samochodową z przyssawką, ale to są rzeczy już albo dostępne osobno, albo być może to jeszcze zależy od tego, w jakiej konfiguracji będzie sprowadzane do Polski. Być może niektóre z tych rzeczy będą standardowo dostępne w systemie. Kamera jest gotowa do nurkowania. Może nareszcie się tak trochę uśmiechnie do Państwa. O! Na zewnątrz wyprowadzone są wszystkie przyciski kamery. W związku z czym mamy włącznik. Naciskamy trochę dłużej kamerę. Tutaj mamy przyciski służące do zmian ustawień w menu. I kamera działa. Nie wiem, czy to będzie widać. O! Widać. Kamera pokazuje obraz ekranie LCD. Także tu jest moja ręka. Tak, tak, o, tak jest moja. Dziękuję bardzo za uwagę.